Witam serdecznie Trygon Powietrza na moim kanale Bliźnięta Wagi oraz Wodniki. Zapraszam do czytania tygodniowego od 9 stycznia do 15. Sprawdzimy energię na ten tydzień, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, że czytanie to jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę, tam są zdjęcia, opisy. Warto dobrać odpowiedni kamień dla siebie, wówczas będzie Was chronił jak osobisty talizman. Moi drodzy, zaczynamy czytanie tygodniowe. 9-15 styczeń, bliźnięta. Zodiakalne bliźnięta, co tam dla Was? Okej, kochani, no więc tak, jeśli chodzi o osoby, które są obecnie samotne w karcie pustelnika, mocno się izolują, no to tutaj niestety mam takie przesłanie od kart, że doszło do zranienia, do rozstania, do rozdzielenia sypialni małżeńskiej, być może do zdrady. Tutaj ewidentnie ktoś się izoluje, nie ma spełnienia jakiegoś marzenia, ponieważ karta gwiazdy jest na pozycji, co Was może zasmucić w tym tygodniu. Więc wydaje mi się, kochani, że Wy po prostu się izolujecie, nie chcecie już więcej cierpieć, przyglądacie się wszystkiemu, zastanawiacie, czy jest w ogóle sens inwestować w nową relację i tak jakby w chwili obecnej nie jesteście w ogóle zainteresowani wejściem w jakiś nowy związek. Tutaj przede wszystkim, kochani, zachowujecie spokój, jest umiarkowanie, jest król kielichów. Mam wrażenie, że ktoś się Wam przygląda, ktoś Was obserwuje. Być może jest to osoba z trygonu wody, ryba, rak bądź skorpion. Komuś się bardzo podobacie. Ta osoba Was może obserwować w mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie, czy też innych tutaj aplikacjach. Natomiast mam wrażenie, że tutaj na tym obserwowaniu na razie się kończy. Ktoś się boi do Was podejść. Ktoś się obawia również, czy Wy będziecie zainteresowani, tak, spotkaniem, randką. Natomiast Wy się troszkę izolujecie. Mam też tutaj osoby, które mogą być zodiakalną panną. I Wy też się zastanawiacie, dokąd ta relacja zmierza. Być może właśnie te osoby obserwujecie, bo nie do końca czujecie się pewni tej relacji, więc będziecie w tym tygodniu bardziej się temu przyglądać, sprawdzać. Niektórzy z Was są dosyć podejrzliwi, bo to również w kartach tutaj widzę. Natomiast, kochani, no też nie każdy ma nas zranić w życiu, zawsze to powtarzam na kanale, więc nie wkładajmy wszystkich do jednego worka. W pracy czujecie się niedocenieni, tutaj jest brak takiego spełnienia zawodowego, być może czujecie wypalenie zawodowe i mam wrażenie, że chcecie po prostu zmienić pracę i myślicie o tym od dłuższego czasu. To Wam gdzieś spędza sens powiek. Jeśli chodzi o zdrowie, mamy szóstkę mieczy. To jest jama ustna, zatoki, próchnica, wszystko właśnie co związane z okolicami jamy ustnej. Także na to bliźnięta w tym tygodniu zwróćcie uwagę. Ja Was oczywiście zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Zobaczmy zodiakalne wagi. Co dla zodiakalnych wag w tygodniu od 9 do 15 stycznia? Wy ewidentnie za kimś tęsknicie. Wydaje Wam się, że kakao się rozlało, że nie ma możliwości powrotu do kogoś. Co Was może zasmucić? Brak połączenia z bratnią duszą, tęsknota za kimś, ewentualnie tęsknota za dziećmi. Tu jest trójka mieczy, zranienie. Ewidentnie zranienie, rozstanie, dziewiątka mieczy, nieprzespane noce, brak wiary w siebie, plujecie sobie w brodę, bo coś poszło nie tak. Wy ewidentnie chcecie nowego początku. Chcielibyście się z kimś pogodzić, chcielibyście tutaj zacząć coś od nowa, ewentualnie z nową osobą, ale ciągle macie zadrę w sercu, tak? I zastanawiacie się, a co jeśli ta nowa osoba również mnie zrani? Tutaj ktoś mocno Wam wbił sztylet w serce.
Widzę to zranienie, widzę tą tęsknotę, taki żal, smutek za tym, co było. Natomiast, kochani, starajcie się zachować umiar, taki spokój, równowagę, balans. Ewentualnie medytujcie, słuchajcie muzyki relaksacyjnej. Czasami rozstania są trudne, no ale niestety są różne lekcje karmiczne do przepracowania. Nie na wszystko mamy wpływ i po prostu, no, jedna osoba wniesie dużo miłości do naszego życia, a druga nas zrani, tak? No niestety, czasami ludzie są naszym lustrem, pokazują też nam nasze wady, nasze zalety, ale to ma nas czegoś nauczyć. My musimy wyciągnąć lekcję z danej relacji, żeby nie powielać błędów w kolejnej. W pracy, kochani, tu idą do Was pieniądze, idzie wynagrodzenie, być może awans, podwyżka. Ktoś Was doceni. Jeżeli są tu wagi, które chcą założyć własną działalność, własną firmę, to jest na to dobry tydzień, bardzo dobry, bo Wy kierujecie się w stronę zmian. I te zmiany będą naprawdę dobre. Jeżeli odważycie się w tym tygodniu uruchomić to koło, to zacznie się ono kręcić na Waszą korzyść. Tutaj zdrowotnie, kochani, problemy wątrobowe, trzustka, drogi żółciowe i śledziona. Na to należałoby zwrócić uwagę w tym tygodniu. Też patrzcie na to po prostu, co jecie, czy nie jecie zbyt tłustych rzeczy, albo po prostu takich fast foodów, coś, co obciąża właśnie, tak, organy wewnętrzne. Zapraszam Was, kochani, do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki. I na koniec wodniki, zobaczmy, co dla Was w tym tygodniu. Wodniki 9-15 stycznia. No, a Wy, kochani, jesteście w swojej energii. Gwiazda, karta wodnika, spełnienia marzeń. Jeżeli na coś długo czekaliście, to się doczekaliście. Zobaczcie, na uczuciach macie dziesiątkę pentakli. Stabilizacja, rodzina, spełnienie uczuciowe. Macie przy sobie osobę, która Was kocha, która chce z Wami tworzyć związek. To jest dla jednych, tak? Więc, kochani, po dłuższym czasie oczekiwania może być tak, że w końcu po prostu wchodzicie w fajną relację. Dla innych może tu być sytuacja, że ktoś walczy o majątki, bo jest czwórka mieczy, jest zranienie, rozstanie, zdrada, sprawy sądowe, ktoś nadużywa alkoholu, jest przy tym jakaś blokada albo wybór pomiędzy dwiema osobami, albo to Wy macie wybór, albo osoba, z którą się spotykacie. Może po prostu poznajecie też kogoś w tym tygodniu, albo poznaliście wcześniej, kto ma rodzinę i Wam, no, zapomniał o tym po prostu powiedzieć, tak? Że ma żonę, czy że ma po prostu męża ta kobieta. No i tak się będziecie przyglądać, zastanawiać się, dokąd zmierza ta relacja, czy warto w nią zainwestować, o co tutaj chodzi. Natomiast zdrowotnie uważajcie, bo mamy asa buław w problemy hormonalne, ale też to jest możliwość zajścia w ciążę. Więc jeżeli, kochani, nie jesteście pewni osoby, z którą się spotykacie, no to musicie tutaj uważać. W pracy, kochani, ktoś Was doceni, tu też może przyjść jakaś nowa propozycja, nowa oferta. Będziecie się zastanawiać nad zmianą pracy, czy też po prostu, czy zainwestować w ten projekt, tak? Ktoś Wam może coś zaoferować. Zrób ten projekt, dostaniesz awans albo jakąś wyższą tutaj pensję, no i będziecie nad tym pracować. Także, moi drodzy, macie fajny tydzień, dużo możliwości i, kochani, no też wybory. Ale wiadomo, macie świetną intuicję, wy jesteście wodnikami, więc słuchajcie tej intuicji. Ona Was będzie dobrze prowadziła. Jak macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszam również na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Ściskam Was mocno, pozdrawiam serdecznie. Udanego tygodnia!